Hej, siemanko wam wszystkim, bardzo serdecznie z tej strony Nabi. W dzisiejszym odcinku Vermintide Warhammer zagramy łuczniczką, w zasadzie przepatrywaczką, czego zapomniałem powiedzieć wcześniej. I wbrew temu, co będziemy robić, zagramy sobie oczywiście to samo, czyli tą samą mapę, najbardziej standardową Horn of Magnus, ale na poziomie hard. Ja przeszedłem już na praktycznie każdym poziomie. Jak skałasznikowa. Przeszedłem na każdym poziomie, prawie każdym, no, na easy, na normalu wszystkie mapy. Czas teraz spróbować poziomu hard. Oczywiście jest to niebagatelna robota, jest to wręcz chuj trudna robota. No ale mam wchodzenie do gry. Mam nadzieję, że to nie będzie taki początek jak w poprzedniej, gdzie wchodzę do mapy, mam 10% HP, jestem napierdzielany przez wszystko dookoła, no i mój team praktycznie ginie. Ale no, na szczęście udało nam się z tej misji wyjść jak najbardziej pozytywnie. Mogę... Nie, ja chcę keep searching. Sorry, bo ja najbardziej chciałbym sobie dzisiaj zagrać właśnie łuczniczką. O, moje włoski. Muszę sobie poprawić, moment. O, L'Oreal, jesteś tego warta. Widzę, że bardzo mało popularną postacią jest krasnolud. Mało kto chce nim grać. Raz drugi jest jednostką dostępną do wyboru. Gdzie wcześniej przy wybieraniu postaci i szukaniu nie było problemu, jak byłem krasnoludem. Okej. Jak wygląda szybki atak? Takie cięcie obustronne. Uj! Headshot! Oczywiście mamy tryb snajperski. To niedobrze, jak łuk tak długo trzeszczy. Takie trochę nienaturalne. Łuk trzeszczy do pewnego momentu, jak się naciąga, później już tylko czeka, aż pierdolnie lub nie. Uje, coś się ładuje. Searching for player. Ja nie chcę być hostem, ale no. Searching for player. Ready. I'm not giving up now. Dobra. Chyba będę hostować. Na dwa boty? Sorry, gramy na hardzie. Co to już nie jest samo. Więc, mój przyjacielu, wybacz, ale nie możemy. No i gdzie jest reszta? Jak wezmę? O, czy specyficzny zapach świadczący o tym, że w końcu zaczęły grzać mi kaloryfery? Jestem bardzo pocieszony. Pieniądze, bardzo. Pieniądze. Czemu jeszcze nikogo nie ma? Beta się dzisiaj kończy. Jestem just started, people can train progress. Okej. Okay. F3. Zatem zaczynamy. Poprzednim razem grałem tylko z botami, co mogłoby się skończyć bardzo fatalnie, gdybym tylko ja. Our alarm is the great big hall in Magnus Tower, and you must go there and let the world know we're under attack. Check on the nearby guardhouse on your way, and with any luck, they're going to see. Ja zobaczę, czy przypadkiem mi boiler nie przeszkadza. Z podejrzewaniem, bo zapach jest świadczący o tym, że jest kurwa bardzo gorący. Tak, jak to jest, jak boiler dostaje pierdolca i zaczyna grzać nie do 40, nie do 50, a do 95.
gdzie to już jest granica zbliżająca się pod wybuch. Okej, mamy krasnoluda, który ma. Teraz ten poziom jest na pewno będzie ogarniał wszystko. Ale tak jeden strzał. Potrzeba dwóch strzałów na jednego? To tak trochę bez sensu. No, z jednej strony dobrze, z jednej strony nieciekawie. No nie wiem co o tym myśleć. Dobra. No nie gadaj, że go nie dobiło. Jeps, jeps. No. Dwa strzały to jest bez sensu. To jest zawsze za dużo. Another one bomb. Coś czuję, że dla mojej postaci bardzo tragicznym motywem będzie właśnie. Amunicja. Ej, ale czy... Czy ja mu wbiłem głowę w ścianę? Lol. No dobra, ciachamy, ciachamy. Strength. Co, wszyscy już poszli sobie? Aha. Kurwa, strzelę z tego jak z kałaśnikowa. No. Aha. Czyli mój towarzysz już teraz nie jest moim towarzyszem, jest tylko botem. Czyli kretem sobie poszedł. Fajnie. Nie lubię takich sytuacji. No, no co ja mogę zrobić teraz? Ja tutaj mogę chyba heady strzelać, nie? Tak. Heady równa się dead. No jo, teraz będę biegał escape'em. To jest śmieszne, jak one padają. No, nie koniec. No, trzeba to wszystko powyżynać. Dobra. Nie widzę dużej przyszłości dla tej rozgrywki. Boty już umierają. Bardzo się z tego powodu cieszę. No, chyba oni mają problem nawet z zejściem. No. O, ale wrócił, więc jest okej. Okay. I mamy jeszcze gościa, który ma zerowy poziom. Czyli nie jest najgorzej.
No okej, okay, znalazłem to. Dobra, nie mam już amunicji, więc muszę sobie radzić z zwykłą bronią. Będzie to bardzo przeszkadzające. Okej, okay, coś tutaj jest, nie tak. Czekam na wszystko, co tutaj się jest. The rasp of rotting lungs. No fajnie, drużyna nie poczekała. No czuję się trochę niefajnie, bo poszli sobie. Wszyscy mnie olali. Co to kurde miało być teraz? Może nas idzie? No jest walka. Możemy się... O kurwa. Dobra, idziemy dalej. Nasz towarzysz Krasno, to jest całkiem dobrego zdania, dobrego pomysłu, polegającego na tym, iż nie ma co czekać, trzeba ich siekać. Długo myślałem, ale wymyśliłem. Ja nie żyję zaraz. Co mnie tak biło? To jest elitarny wojownik? Kurwa, może moja postać jest po prostu bardzo podatna na obrażenia. Tym bardziej, że mamy dwa boki. No, no nie. Co to kurwa jest teraz bez sensu? Co to kurde za żałość nad żałości? Gdzie? Gdzie amunicja? Ale kurwa, gdzie jest ten pieprzony krasnolud? The false moon watches us like an evil eye. Why do you call it false? The true moon is an aspect of Lilia. This was created in mockery of her. Aha. Tutaj mamy Tomę i Grimoire, tak? False. Your barbarian god king is nothing compared to the pantheon of heaven. No, fajnie mieć Tom, bo on zawsze dodaje nam możliwość rzucenia dodatkową kością. Jak mamy Grimoire, to mamy taką specjalną skierwańską kość, gdziekolwiek rzucimy, ona zawsze będzie miała pozytywny rzut. Ej, bo pokazałeś mi naprawdę fajne miejsce, mój przyjaciel. Fajnie by było je znać później. Gdyby nie to, że już pewnie to nie zagram. Jest, w końcu amunicja. Be careful, gas rat. That's a solid looking gate. Dobra. O, w pizdu! No jo, bot nie wie co zrobić. No toć kurwa, podnoś. Dobrze. No toć kurde, myślałem, że będziesz ogarniać. Will there be an
You're a driven man, Saltfire. I have purpose. See that you don't interfere. I will not die so far from home. You've lost that intolerance. No, idziemy tu na przystępnego eksplozywa. Okej. Bardzo dobrze. Nie widzę, co tu się dzieje. Okej, ale dwóch już nie żyje. O! I owe you for this, Gorixon. I shan't forget. Hush, Carillion. You've known worse than this. Let it go, my blood, Batelgi. Look to the shadows. If you see beady eyes in them, just fall. Zabrało mój to. Moving without fear. That jig doesn't make a scratch out. Luck is nothing to be proud of. Oh, stand clear. No, więc on zna różne przejścia, gdzie nie musimy przechodzić przez tych wszystkich debili. No okej. Mamy poziom kart, ale jakoś nam idzie. Więc uważam to za całkiem niezły sukces. I hear their claws skittering on stone. Pyromancer, you're wounded. Czemu nie mogę wejść?
squared. Dajemy radę? Dajemy. To idziemy dalej. Speed potion mi się bardziej przyda. Ach, mój nosek. Musiałem się podrapać. No i co jest, chłopaki? No? I can't. No nie wiem, co robić. No dobra. Okej. Dobra, trudno. Let's go. No nic nie zrobimy. Medical supplies here. From you hurting much, Gorikson. Moment. Co? Ze względu czysto technicznych muszę przerwać na gierę.
Bardzo dziękuję, że oglądaliście. Szło nam całkiem dobrze, nawet na hardzie. Gracze poodchodzili, mamy już tylko boty. To nie ma sensu.